Firma ze 120-letnią tradycją. Jej historia związana jest z historią polskiego rolnictwa. Firma Ursus. Z nami jest pan prezes, pan Karol Kirejczyk. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam. Panie prezesie, była Afryka, teraz jest czas na Iran, a co będzie później? Jaki rynek państwo będą chcieli podbijać? Przede wszystkim w Afryce dopiero zaczęliśmy od trzech krajów. Afryka to jest gigantyczny kontynent, który dopiero rozpoczyna mechanizację rolnictwa, więc dla nas buduje się właściwie, budują się wielkie szanse. Dlatego nadal będziemy prowadzić swoją ekspansję w Afryce. Na pewno bardzo zainteresowani jesteśmy krajami wschodu, takimi jak Kazachstan, Kirgizja czy Rosja. Bardzo, bardzo mocno chcemy zaistnieć w Unii Europejskiej, bo to jest taki rynek, który jest bardzo stabilny. Niestety marże są niższe, ale który zmusza nas do konkurencji z największymi koncernami światowymi, co też wpływa na rozwój firmy. A jak prowadzi się biznes w Afryce? Trzeba przede wszystkim mieć bardzo dużo cierpliwości, dużo zaangażowania i przede wszystkim trzeba zrozumieć, jak Afryka funkcjonuje. To jest zupełnie inny świat pod względem podejścia do biznesu, do czasu, do pieniądza niż Europa. Jeśli na początku człowiek się nie zrazi, podejmie wyzwanie i postara się zrozumieć funkcjonujące zasady, no to myślę, że wtedy większe szanse są na sukces. A czy to oznacza, że odbiorcy w Afryce są bardziej wymagający niż odbiorcy w Europie? Oczekują zupełnie innego rodzaju współpracy. Nie tylko oczekują dostawy sprzętu, tylko oczekują transferu know-how. Tam dopiero mechanizacja rolnictwa następuje, więc sama dostawa ciągników tak naprawdę nic nie daje, a wręcz może zrazić kontrahenta do naszej firmy. Przede wszystkim trzeba ich nauczyć, dlaczego ciągnik, do czego on służy, ale nie tak kolokwialnie, że jeździ przód tył, tylko jak obsługiwać inne maszyny peryferyjne, bo ciągnik to jest dopiero przygoda, rozpoczęcie przygody z rolnictwem. Dlatego Ursus nie tylko oferuje ciągniki, ale ponad 80 różnych maszyn rolniczych produkowanych w trzech fabrykach na terenie kraju. W tej chwili też zaczęliśmy produkcję autobusów elektrycznych, a także pojazdów elektrycznych. A co z Polską? W Polsce państwo mają bardzo dobrze ugruntowaną markę. Bardzo dobrze ugruntowaną markę, bardzo wiernego klienta, którego musimy zadowolić i zaspokoić jego oczekiwania. Przede wszystkim musimy dostarczać wyroby, które są bardzo dobre jakościowo, za rozsądną cenę, ale też obsługa posprzedażna nie pochłania dużych środków. I to jest to, co robimy, dlatego nasza strategia właśnie niskiej ceny, za rozsądne pieniądze i bardzo taniej obsługi posprzedażnej przyniosły efekty, ponieważ już w lipcu dwa najczęściej rejestrowane ciągniki w kraju to były Ursusy, tak? Pierwsze i trzecie miejsce. To jest bardzo duży sukces, biorąc pod uwagę to, że odbudowa marki trwa od 2013 roku.